Hej, hej, siemanko, witajcie, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Przemo i jest ze mną dzisiaj Ferdu. Siema. I gramy sobie w grę Nether. To są tak naprawdę nasze początki, bo grę zakupiliśmy dzięki platformie Steam i dzięki uprzejmości właśnie tej platformy, bo są bardzo atrakcyjne wyprzedaże. Za ile, Ferdu, dokładnie był Nether? 15 zł, coś koło tego, mniej więcej 20, chyba za 5 euro można było kupić. A może taniej? Nie wiem, pamiętasz? Chyba taniej. Coś koło, ja pamiętam, że coś koło 12 zł było. Więc nie jest źle. A, faktycznie, bo tam było parę wersji. Bo ta najtańsza i chyba dwie kolejne. No tak, tak, tam było kilka właśnie tych trybów do kupienia. Ja w sumie kupiłem drugą, bo nie wiem, miałem akurat w portfelu Pidolców, gdzie. Aha. Ale no spoko. Tego w sumie. Dobra, słuchaj, jesteśmy w grupie, ja ciebie widzę na mapie. Ty do mnie się zbliżasz. Ja powinienem właśnie w twoją stronę iść. Wiesz co, powiedz mi trochę więcej, bo ty trochę jednak więcej grałeś. Chodzi mi głównie przede wszystkim o całą politykę tej gry, o co tutaj chodzi tak naprawdę, bo no jest tutaj utrzymane to wszystko w konwencji post-apo. No i nie powiem, fajnie to wygląda. Choć tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, trochę błędów ta gra ma. Żeby tylko trochę. Dobra, z 6 godzin jakie wygrałem, dowiedziałem się o tej grze, aż o to, że chodzi w tej grze w sumie tylko o to, abyś przenosił paczki z punktu do punktu, to jest właśnie takie misje, dzięki którym możesz zdobywać exp na swojej postaci, ale również na konto. I wbijając level na swoje konto, możesz dostawać takie terdoły jak chyba 20 punktów HP przy spawnie postaci więcej, czy tam chyba kasa też się wtedy dostaje i tak dalej, i to nie jest ulotne, co nie, że jak zginiesz to nie znika, również możesz zdobywać exp na postać, który po śmierci znika i dzięki temu, to nie wiem, temu expowi, whatever, możesz sobie, jakby to powiedzieć, możesz się uczyć coraz to lepszych rzeczy, typu, nie wiem, z tego co widziałem, Wojtek miał coś w stylu zamach przy o Jezu, Nether mnie zaatakuje. Nether mnie atakuje. Coś w stylu, bierzesz zamach przy ataku bronią białą, przez co masz tam chyba dwa razy większy damage i takiego Nethera bierzesz na hita tak naprawdę. Aha, czyli tutaj wszystko się utrzymuje właśnie w robieniu właśnie takich jakichś, coś w stylu na misji, tak? No, dokładnie, ale no, przede wszystkim trzeba też przetrwać, bo na przykład tak jak w DayZ albo w WarZ jeszcze jest szansa, że z kimś się zakumplujesz, to nie masz jakąś szansę, że o, spoko, pogadamy i tak dalej, spoko, będziemy w teamie. No tak. Tu nie ma chuja, prędzej ktoś cię zabije tak naprawdę. Zanim zdążysz coś powiedzieć, to już giniesz. No rozumiem, rozumiem. No spoko, no dobra, ja tutaj ciebie widzę, coraz bliżej jesteś mnie. Chociaż ja się boję wyjść z tego tej zony, bo tu widzę, że ludzie już czekają na mnie chyba. Jak uda ci się wybiec, to masz chyba 10 sekund protekta i potem jest kicha, bo jeszcze mogą zabić. Więc jeśli dobrze pójdzie, jakoś, nie wiem, biegniesz między budynki i tak dalej, nikt cię nie zobaczy, to jest szansa, że przeżyjesz. No i w sumie. Dobra, no to wiesz co, ja wyjdę, spróbuję chociaż wyjść, chociaż na razie mam tylko ze sobą ten nóż, ale no, mam nadzieję, że w najbliższym czasie się szybko zmieni. Znaczy ogólnie jeszcze tak co do spawnu, bo też to jest dość fajna sprawa. Nie jest tak źle jak w WarZ, jest o wiele łatwiej obroń. Co prawda nie jest tak łatwo obroń tą, nie wiem, lepszą. No lepszą, typu te normalne pistolety, shotguny i tak dalej, to nadal jest ciężko. Ale tak jak się patrzy, to dużo ludzi nie biega z takimi broniami, typu właśnie pistolet, shotgun. I tak wszystko się jednak kręci wokół tych białych broni, ale no, to jest fajne. I mimo wszystko masz szansę ubić kogoś z tej białej broni i zdobyć dzięki swojej ofierze broń. Tą nie wiem, amunicyjną, nie wiem jak to powiedzieć. Fajny sposób, właśnie dużo można zawdzięczyć ułożeniu samej mapy, te budynki i tak dalej. Jeszcze nie znalazłem miejsca, gdzie możesz tak przykampić tak w 100%, gdzie jesteś zamknięty i masz przed sobą wielki krajobraz i tam pełno ludzi, wszystkich widzisz. Rozumiem, ale powiem ci, że właśnie zauważyłem, grałem, no teraz nagrywamy, to teraz mam nadzieję, że trochę więcej się dowiedziałem od ciebie właśnie, ale na początku jak grałem, to muszę ci pierwsze takie wrażenia, że fajnie to wygląda, ta mapa nie jest zbyt mała i fajne są te lokacje pod PvP bardziej, nie? W ogóle na początku to ja miałem takie klubsko w gaciach, że to się nie dzieje, wiesz, wchodzi wszystko ciemne. Stary, no dokładnie, te dźwięki, te potwory, to wszystko to jest rzeźnia, nie?
Ja w ogóle też tak samo właśnie miałem na początku, ale idzie się przyzwyczaić. Dobra. Pokazuje mi, że jesteś za mną? Nie, jestem w podziemiach, jak coś, metro. Na przystanku i zaraz wychodzę. No to ja mogę zejść tam do ciebie. Okej. A dobra, no to nie, to ty przyjdź do mnie na powierzchnię. Ja tu coś mi się podświetla, zaraz przeszukam to. Okej. A co tu było? Wood block, ciekawe do czego to jest. To jest też crafting, ale w sumie taki dość umowny crafting, bo craftować możesz tylko w safe zone i to nie craftujesz ty, ale chyba osoba w okienku. No tak, ale musisz chyba tam zanieść te potrzebne rzeczy, nie? Więc no, wiesz, no. Co jest potrzebne do danej rzeczy, co chcesz tam zrobić, to w sumie jest spoko. No ale jednak jest ból taki, że jakby to powiedzieć, masz przedmioty, masz amunicję, masz wszystko i widzisz typa przed sobą i już możesz mieć skraftowaną tą broń, ale to jednak nie... O Jezu, ktoś strzela. A stary, jednak... ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. No, już no ja wiem, że jesteś w podziemiach, ale jesteś pode mną, ja jestem nad tobą. Ale gdzie ja nie ty? Wiem. A ty jesteś na tych torach? No. A dobra, już idę do ciebie. A ty jesteś na dole? Mogę zejść do ciebie, nie, bo ja tak wiesz. Już cię widzę. Aha, no tak, dobra, spoko. Dobra, teraz można iść. W sumie tak, możemy iść. Ale masz topór. No znalazłem go. Dobra, możemy iść. No coś znaleźć, coś bardziej, wiesz, pożytecznego. Widzisz na dole pod St. Williams claimed by SQTA. No. Coś takiego na mapce, to pod tym masz taki znak dolara. Nie? Jeszcze raz. Masz tą misję Saint Williams claimed by SOTA. No mam. SOTA, mam. SOTA. Mam. To pod tym masz taki... Widzę, no jest. To idziemy tam, bo tam chyba jest coś w stylu save point albo coś w stylu, nie wiem, ciekawie jest, to można zobaczyć. Dobra, ja sobie waypointa ustawiłem. Okej. Okay. Da się stąd zejść? Le parkour! O, nie zginąłeś, dobrze. Dobra. I fajne jest to, że też jak się zginie, to można, wiesz, od razu respić, nie musimy czekać, ani coś w tym stylu, więc nie jest tak naprawdę to, fajne. Już tak to w DayZ wkurza, że na przykład wychodzisz z serwera, co wiesz, nie robisz żadnego combat loga, nic w tym stylu. Po prostu wychodzisz z serwera, wchodzisz na ten sam i musisz czekać tam 300 sekund. Dokładnie, no to jest straszny ból, nie? Dlatego mówię, dużo ludzi strasznie twierdzi, że po prostu jak mamy właśnie to DayZ i WarZ, które są naprawdę tak... są fajnymi grami, ale jednak no zasługujemy na lepszą grę, no i czekamy na to H1Z1, nie? Uj, a to właśnie to wychodzi. No i wyjść nie może. No. Ale nie, no mam nadzieję, że się jakoś tam uporają panowie z Sony. 12 gold. A tu bo jest, bo jest na co czekać, nie? No. Dobra. O, jest. A znasz jakieś takie właśnie fajne lokacje? Aha, no tak. Może wiesz, jak już grałeś dłużej, to może wiesz, gdzie potencjalnie można szukać fajnych rzeczy? Potencjalnie? Nie, no w sumie najwięcej rzeczy znajdowałem w tych takich podziemiach, w tych, wiesz, ruinach peronów metro. Aha. Metra, i w tych, nie wiem, policyjno-milicyjno-wojskowych pojazdach. Są skrzyneczki i tam też są. Czyli tam też są, no tak, bo ja się spotkałem trochę z kilkoma właśnie tymi militarnymi pojazdami, ale tam zbytnio jakiegoś lutu nie było. Ja też zauważyłem, że na dachach są skrzynki i właśnie tam, jak wcześniej grałem chwilę, żeby się tak trochę zapoznać z tą grą, to właśnie znalazłem tam kilka broni dobrych. Często jest przy ogniskach też, jak widzisz w oddali dym unoszący się. Dobra, na niebie. Czekaj, bo tutaj widzę, że jest łatwo o zgubienie się, już ciebie nie widzę. O! Chcesz ten? A nie, chcesz, dobra, jesteś. Co to jest? Co to jest? To ugotujemy coś zaraz, jakiegoś potwora. Nie bierzemy? Weź. To chyba, co mi to? Broń. Ale ja mam nóż, no z noża chyba jest lepiej niż z patelni, nie? A nie. Host Iron, a jednak nie. Można sprzedać w marketplace. W sumie jeszcze nie wiem, za co są te dolce. Znaczy, po co są te dolce, o w ten sposób. Nie, żeby w sumie... Znaczy, ja zauważyłem, że tam kilka razy też, że zabiłem typa, raz mi się udało i właśnie podniosłem z niego kasę, no to gotówka po coś jest w tej grze, nie? Ale powiem ci, że fajnie, bardzo fajnie, mrocznie to wygląda wszystko, super to wygląda. Dobra, ty już sprawdzasz. Chcesz? Żarełko? No, na razie jest spoko. Dostałem coś jeszcze? A nie, dobra. Ja się doładuję. Umierałem, dobra. Idziemy do góry? A warto? Nie wiem. To się okaże. No dobra, troszkę, to już nie wchodź, żebyś się nie musiał cofać.
Jak ty, gdzie ty jesteś? Po schodkach. Tych nie wiem, przecież pożarowych? Jak się nazywają? Szedłem. Weź. Ty, no ja ciebie nie widzę. Ach tam, dobra, spoko. Boże. A nie, nic tu nie ma. O. Kawałek na dachu? Nic nie ma właśnie. Byłem. Nawet ogniska nie ma. Nic nie ma, bida. No i chodzimy. I ma. A! I tu się pływać nie da, tak od razu mówię. Tak, to już wiem. Zdążyłem zauważyć. Już miałem taki moment, że miałem wielki budynek, chyba dwa ogniska na nim były. Wbiegam do wody i puchapę nie mam i nie mogę wyjść, co lepsze. Ale był taki pewnie mindfuck, co? Trochę jak wbiłeś do wody, co się dzieje? Lick yours and find food. Dobra, to jest czysto. Najlepsze są te budynki. Te budynki właśnie zawalić. Potrafią być trochę mylne, bo tak wydaje się, że są bezpieczne, gdzieś tam możesz się skryć albo znaleźć jakiś dobry loot, a tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. Ognisko jeden, a wiesz co, ja bym zaryzykował i wbił sobie tutaj na ten dach. Okej. Okay. A tak z ciekawości flesza rzucę, jestem ciekaw co się stanie. O kurwa, ale co jest w oczach. No właśnie słyszałem dźwięk, mówię ostry. O, nic nie widzę. Ale jasno. A ty jesteś na dole, tak jeszcze? A nie, no. Już tu, dobra. No tu nic nie ma chyba, co? Dobra, to schodzimy. Myślałem, że będą, wiesz, jakieś skrzynki albo coś. Tu. Dobra, jestem dalej. Okay. O, coś się zaświeciło. Automat! Dzwonko. A dziwne, bo miałem niby 4 granaty. O Jezu, jeszcze się zbugowałem. No, przestań biegać. Dobra, no to do tego dolara, nie? Ciśniemy dalej. O, weź wodę. Ona daje pół jedzenia. A, już poszedłeś. To no, już mnie tam nie ma. Ej, typ jest! Gdzie ty jesteś? A ma katanę. O, to nie. Nie damy rady. No ale we dwóch mamy nóż. Ale nie będziemy ryzykować, jak żeby się zginął. Nawzajem doligamy. Dobra, ale gdzie jesteś? Zostałeś jeszcze w tym budynku? W budynku. Czekaj, to ja podejdę do ciebie. Ja jestem na ulicy. On wszedł do budynku obok. Wiem, widziałem chyba go jak przebiegał. Ale dobra, jesteś? To nie ryzykujemy, co? Bo przydałaby się chociaż jakaś jedna broń, wiesz, żeby tam postraszyć go, nie? Chociaż krótka jakaś tam. A? Będzie, że krótka broń tutaj nieźle ciśnie akurat. No, ja zabiłem właśnie tego typa pierwszego, co mi się udało. Umytru. Idziemy na dół. Ale on stamtąd przyszedł, wiesz? Tak? Dobra, no tak mi się wydaje, naprawdę, bo to... Tu można szybko przejrzeć. Grubsza. I tak tu nie ma jakoś wielu miejsc na lód. Nie, dupa, nic tu nie ma. No bo mówię ci, on wydaje mi się, że stamtąd przyszedł. Ale widzisz, warto jest właśnie grać nie w pojedynkę, a z kimś przynajmniej. Przynajmniej z jedną osobą, a jak już więcej to już w ogóle jest super. Bo nie jest tak łatwo tutaj przetrwać jednak, jakby się wydawało. Ja pierdzielę, potwór jest na dachu. Ten latający. O Boże, mam... No? Gdzie jesteś ty? Jeszcze w podziemiach? Tak, już wyszedłem. No ja tu jestem, poszedłem już. Widzisz mnie? Nie. No tu, przed tobą jestem. A, widzę, skaczesz, dobra. Mam jakiś skok wyższy o 20%, nie wiem czy to jest fajne. To działa, o, w ten sposób. Hyt. Gdzie się wyżej skacze? Okej, okay, to jest jakaś stacja? To możemy pójść bokiem, będzie bezpieczniej. No dokładnie. Z drugiej strony to jest most. Ludzie często kampią przy moście. Znaczy, kampią przy moście, tak bardziej w budynkach przy mostach. Czysto. No. Wyobraźnie jakbym tu już był. Choć nie, nie byłem. Dobra. Też tam czytałem właśnie, że jakaś część mapy jest zablokowana, dopiero będzie później odblokowana, tak? Ja to nie wiem, czytałem nawet. To już jest ten budynek? Nie, to nie ten. Za tym budynkiem jesteśmy w domu w sumie.
O, jeszcze nie ma przejścia przez niego, super, lubię to. No, utrudnić nam życie jak najbardziej. Idziemy do góry? Możemy wejść, czemu nie? A to jest niziutki budynek, prawda? Ej, słuchaj, zawsze exploring na propsie, nie? No. A nóż coś znajdziemy. Czy nóż może nie, bo już nóż mam. O, widzisz? A tu, o, o Jezu, tylko. No, mogę wziąć. Explore for the win. Dobra, to jest pytanie, w którą stronę? W tą stronę, dobra. Ja z góry nie proponuję ci, żebyś skakał. Nie no, skoczysz, nie skoczysz. Ja pierdolę! Spadłem! Zabiłem się. Ześlizgnąłem się, rozumiesz to? Ale syf! Dobra, już what the fuck? No nie, no nie, ja nie. O Boże, ale widziałem jak spadasz. To było takie przykre dla oka. To wskoczę do wody i ten, i przypłynę do ciebie. A możesz ten? Możesz, jakoś nie możesz respić na mnie, co? No nie mogę. Ja pierniczę, no ile lutu miałeś? A, miałeś tu, widzę, już jakieś do kraftowania rzeczy. Coś tam chyba było, nie wiem. Coś do pistoletu chyba. To jest o tyle fajnie, że wystarczy, że znajdziesz, to jest, jak to się nazywa, frame pistol i lufę do niego. I już masz pistolet. Jest. A słuchaj, a powiedz mi ten, a znalazłeś kiedykolwiek... czekaj, o co miałem zapytać? Snajpę? No też właśnie chciałem się pytać, ale bardziej mi chodzi o większy plecak, bo widzę, że tutaj jest ciężko. Nie no, znaleźć nie znalazłem. Ale Wojtek miał. I chyba go znalazł, albo z typa zabrał, nie wiem. Barrel w gałgu barrel. Skąpa znalazłem. Wziąłem sobie twój ten, twój topór. Spoko. No dobra, ale gdzie ty jesteś? Ja jestem gdzieś na Zadupiu, na jakichś wyspach. Dlatego chyba się zabiję. A jak zginąłeś, to nie jesteś ten? Nie jesteśmy w grupie już? Jesteśmy. No ja ciebie nie widzę na mapie. Bo jestem strasznie daleko po lewej stronie mapy. Ale no ja przecież patrzę na mapę i nie widzę ciebie nigdzie. Nie? Kurde, jestem przy Sunken Minimal coś tam. Boże, co ty do mnie mówisz? Sam nie wiem. Aha, już widzę cię, dobra, faktycznie. Tam daleko. No to strasznie daleko jesteś, to co, mam do ciebie iść? Nie. Idź tam do punktu, ja się zabiję jakoś. Albo dam się zabić jakiemuś typkowi, bo mam tutaj chyba z dwóch jak nic. Jak ktoś tu do mnie gadał chyba. Jakieś głosy słyszałem dziwne. Taka choroba jest, wiesz. Nie no, tak źle jeszcze ze mną nie jest. O Boże, nie wiem jak to wejść. No dobra, ja jestem przy tym... Ej, ktoś gada do mnie. Jak jest czat głosowy? Nie wiem. No gada do mnie typ, no naprawdę, no bo kto by do mnie gadał tu? Coś gada, hello. Może no, że mi tak zejdzie 1000 HP? No, chyba pogrzało. Kurde, Ferdu, boję się. Oko, jestem z tobą duchem. No właśnie, szkoda, że duchem, a nie ciałem. Ej, no dobra, ale nie, jak jest czat głosowy? Nie wiem, serio, zobacz w ten. O, jestem. No nie, bo jak wejdę do menu, to zaraz mnie zaskoczy pewnie i wiesz. Ja pierdzielę, ale schiza. Settings, już ciągle. Ej, jest, masz shotguna. Fuck. Jak to się robiło te emotikonki, że ten? Nie ma przypisanego tego. Ty, no on ma shotguna, nie? Spróbować go zabić? Dajesz. Nie. Oj. Kurde, nie ma tej jasnego. Ja się tak zachowuję, to wiesz. Zbiera twoje itemy. Jedyna szansa. Nie bój się, koleś, nic ci nie zrobię. Tylko cię zabiję. Fak, z tego topora twojego to silny jest ten topór? No, jeden z mocniejszych. No ale on ma shotguna, nie? To na jeden strzał pójdę, czy nie? Na dwa chyba. Zależy jak trafi. No, ze snajpy się na hita pada. No, a jeszcze snajpy w tej grze nie widziałem. Dość ciężko jest ją zdobyć. A wiele łatwiej jest... A, to już po mnie jest. Trafił cię? Tak, ale żyję. A ile masz kapę? Mało. Ale to jest koleś jakiś słabiak.
bo on nie może... O nie! Zabił mnie! Kurczę no! Fuck! Dobra, wiesz co, Firedu, ja myślę, że... skończymy tu ten odcinek, bo już trochę tak fajnie. Takie, wiesz, wprowadzenie. Mam nadzieję, że jak jeszcze będzie Wojtek, Dominik, to większą ekipą sobie zagramy i nagramy kilka odcinków, co? Okej. Okay. No to pasuje, mi zawsze pasuje. To my się z wami żegnamy. Ja jestem Przemo, był ze mną Ferdu. Siema. Trzymajcie się, pa, pa.